Siemaneczko, z tej strony Daniel, to jest kolejny odcinek na moim kanale z i lubelscy rolnicy są do drugiego. Ze mną jest Bartek, to jak zwykle coś robi i go nie ma. Siema. O! A ładnie, dostałem w łeb jeszcze. No debil. A tutaj jakieś chuj, a moje dzikie węże robi, nie wiem co to jest. O, powiedziałem chyba. Patrz. Nie wiem kto to jest właśnie. Chyba mi się daje, no to dealer widzą w ogóle stanie. Też, a może akumulator? Bo to chyba akumulator jest. O! Nie wiem, czy to. Dobra, gówno. Od tych części to jest auto. Ja jadę. Dobra, ja podpinam do ciapka przyczepę i jadę. Jedziemy. Dzisiaj jadzimy na żniwa. Jedziemy na następne pole. Ten chyba jest jakoś źle ułożony, tylko żeby nie zahaczył, jak zwykle. To dobra, wyjechał z gospy, dobra, to jest sukces. No jedziemy. Chyba ogień! Czekajcie, bo tu coś na szybie jest, jakiś syfyk. O, dobra, już go nie ma. Kurde, co tam działa, tak nie umie uciągnąć tej przyczepy. Powinien go dawno dogonić. O, dobra. Dobra, jedziemy. O. W ogóle jadę tą drogą chyba drugi raz w życiu. O, syf, jak zwykle. Ale mu tam daje. To gdzie to się rozłożyć? O Boże. Proszę. Sklejnia poszła w piziec. Dobra, czekaj, to jeździmy do niego. O! No, o, dobra. Boże, przejechał. O Boże, nie po kartoflach! To do McDonalda miało iść. A tam pitoi pan. Dawaj jeszcze trochę. Ile jeszcze? Dobra, dawaj, stój. Do góry. A nie, jest na górze. Aż mi prawie dziob. Kurda, włosy i przez daszek byś wyjechał. Dobra, siadaj chłopie, nie ma. Czekaj, kurda, czekaj. Boże, posz. No, pol. Tylko na sumę, nie? Na sumę jak coś. No. Ty! O! A nie miałeś zacząć czasem od boku? Nie odtąd. Czy tu najpierw przy kartoflach chcesz wykosić? Łop, ty, no suma w tym sezonie to w chłopie. Bajunia suma w tym sezonie. A się kurzy za tobą. Jakbyś wiedziała, to bym powiedział coś innego. bym powiedział, że śmierdzi jak wyśmiecha, to znaczy co? A jest nasza emeczka. Ej ty, to wiesz co, to może ja polecę po 60, po drugą przyczepę, co? Czy nie? Nie mam tym. A to jadę po drugą przyczepę. Ty chyba wiesz co? Że jadę się do sąsiada, do sąsiadu przejechać. Zobaczyć co robię. Jadę się do sąsiadu przejechać, zobaczyć co robię. Zaraz. Zajem, że trochę sypię. Jo? Dobra, ja zaraz przyjadę. No. Zaraz przyjadę, ja jadę tam do nich.
Jestem ciekawy, co ten. To ten, co nie ma kombajnu, co tym rekordem kosił na ostatnim odcinku. Jadę zobaczyć, co to robi. Boże, jakie to są dziury na tej drodze. Dobra, jadę tam. Wiesz co, ja golfem polecę. Ja golfem tam polecę, ciapkiem się tam nie będę targał. W sensie, jak dojadę, to ty będziesz miał pełno dwa razy. A ciekawe, ile tego owsa tam będzie, nie? Bo tam to całe idzie na słomę, nie? Kurde, zapomniałem, że on mnie nie słyszy. Dobra. Szybko dojechałem ogólnie na gospę. Dobra, wsiadam golfa. A gdzie jest golf? A dobra, golf był schowany. Aż my idziemy. Czekajcie, bo on był... Tu już stoi. Dobra, wsiadam. Ły. Dobra. Jadę tam do... Jadę tego małego się przywitać. Czy tego biedniejszego się jadę przywitać. Dobra, tu szybko ogień. Ciekawe, kiedy tutaj ogólnie zrobię jakiś lepszy mostek. To coś lepszego niż takie płyty, że przez wodę trzeba przejeżdżać. Tylko się obudził. Koła. Oci. To zawieszenie w golfie zawsze idzie w folę. Poszedł. Prasa. Dobra, tam nie będę się, będę się pitolił. Dobra, jadził. O, mistula, panie. Gdzie on jest? Witam! 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 Co to robisz dzisiaj? A nic, nic nie powiem. A to twój złom? Twój złom? Już mój. O Boże. Coś ty za złoma kupił, pokaż no to. Ty, od tego co miałem tego rekorda, no to mówię, że coś ma dla mnie. O panie. A ile żeś dał za niego, co? Troszkę kredytu trzeba było wziąć, ale za wszystko, bo on już jest stary. On ma chłopie tak gdzieś około 70-80 lat. No to on powiedział za to, że mu we wszystkim tam czasami pomagam, no to 5 tysięcy. Ja prosił, czy na przykład nie na wodami? Co? No. Kurwa, ty żeś wina zapomniał dać. Dobra, tu będzie cięcie jak coś. A opłacało to się kupować, czy nie? Co? Opłacało to się, czy nie? Kosił już tym, czy nie? Nie mam ochoty, sam mam wykoszony, już tym się sprasuję. A, to już wiem, do kogo jechał. No. Dobra, ja będę spadał, bo my też żniwujemy i czasu nie ma. A, no to dobra, to na razie. Jak będziesz czegoś potrzebować, to dzwoń. No, na razie. Na razie. Dobra. Bo jak tam poleciał. Dobra. Ta ogień. Ta lecimy na szybkości. Ta tu. O, tu powoli. O. Tu powoli. Bez gazu. I tu ogień. Tu trzeba powoli. Powoli to trzeba wjeżdżać. Wyjeżdżać też można na całej pecie. Ja bierzę ciapka i lecimy od razu. Albo wiecie co? Zasiądę 60. 60 też trzeba przepolić. No bo w sumie nie, bo to będzie gorzej do dmuchawy wykręcać ciapkiem. Znaczy 60. Dobra, bizona tego tu postawię i jadę. Zasiadam. Dobra. I dobra, ogień. Ale wiecie co, to przelecę polnymi.
O Boże, z kabiny prawie wyleciałem. Wybiłem dwa razy okno szybę. Pszczoły są. Uchylę trochę dalej. To w ogóle jest na tyle gnoju, nie wiem co on sobie chce z tym zrobić. Ja się tam nie pytaj to. Będzie się musiał, jeżeli jego zapytać, co on by chciał z tym zrobić. Bo ja nie wiem. Tu w ogóle jakieś takie lasy są. Tutaj można było w sumie do lasu przyjechać, to by nas nie znaleźli. Tu polna droga, polna droga. To tu nie jeżdża policja. O! O, coś jest na przyczepie już nasypane. O Boże, jak on tam skrzony już ma. Popinam. Dobra, jedziemy tam do niego, żeby mi dosypał się. No nie wiem, ile on tam będzie miał w sumie. No tu widzę, że to taki niedorośnięty owiec, taki poszedł już. Zajdzie do końca, to myślę, że się będziemy sypali. Kurde, co to? Co to tak powoli kosi? Co tak powoli? Takie gęste! Nie wiem, nie ma siły tego przełykać. Ja pie... Czekaj, kopnę w silnik. Jeb. O, ty gnido, nie chcesz jechać? Tak to nie działa. Jeb. Ej, gówno, nie działa. Dobra, dojadźmy do końca, się wysypiesz. Będziesz jakosi tak i tyle. Te dwa pola, myślę, to jeszcze jedno pole, myślę, że wykosimy tak. Weź się wysyp. A bo dobra, to ty wyjaś chociaż w pokos, to się będziemy sypali. O, dobra. Ty, ale ciśnienie to ma. Ja ci już. Dobra, jadę to wysypać. Jadę to wysypać. Nie będę czekał, że... No to teoretycznie w zbiorniku może przywieźć. Teoretycznie. Ale i tak dużo już wykosił. Szybko to idzie w sumie. Niby wolno, ale niby szybko to idzie. Oba. O, tu jeszcze rzepok stoi, panie. Już powinno być wykoszone. To jeszcze stoi. To też ładna gospodarka. Fajna chałupa. A tu takie jakieś 2 na 10. No już jestem na gospie. Wjeżdżam od przodu. Ale tu powoli, bo rozwalę trzydziestkę. Czekaj, syp mam z tej... Czekaj, czy syp mam? Chyba z tej strony był syp.
Takie dmuchawy specjalnie zrobione w tych... A co to się dzieje? Syrena wyje z te syrecka. Co to się dzieje? Halo? No? A nie, kurwa, widzę cię pani! Ty pitolisz! Chłopie, ty! A ja cię... Kurwa, ja z golfem! Chłopie, straż jadzie! Ty, jedna pojechała, ty nie... Aż jedna jadzie, ty! Ja pięć... Szybko. Dobra, ja kończę, bo ja to da spróbuję gadzić, kurwa. Dobra. Dobra, piorę, jadziemy. Jedziemy ogień. Dobra, jedziemy. Gdzie to jest? Tam pojechali. Dobra, jadę za nimi. Dobra, wyprzedzał ich nie będę. Słuchajcie. Boże, po krzokach jadą, oni się nie pitolą. Kurde, co? Dzień dobry. Panie, co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego? Panie, mi się tam bizon pali. Kogo pani się pali? A, wiem kogo przynajmniej. Dobra. To widzowie, ja kończę nagrywanie po całej akcji, odpalę kamerę. Będziemy zaraz. Już jesteśmy po krótkiej przerwie. Dla was krótkiej, dla nas to było... No. Dla nas parę dni w sumie. Bo bizon się spolił. Jo, siema. No ja ogólnie to patrz. Nie otworzę, bo tutaj teraz pusto jest. Nic. No nie ma. Ale chłopie stoi na polu. Dobra, Bełot, tu z bramy my jadzi. Ja wsiadam w New Holanda, ja jadzi. Mamy tutaj linkę zapiętą z tyłu. Tak, linka jest zapięta. Ile ta paliwa w nim jest? Wystarczająco dużo. O, jest, już Sunksa przyjechał ku mnie. Siema, Sumsio! Siema! Dobra. Dobra! Jedź za tym niebieskim! To ja... Dobra, to jedź to za mną. Dobra, ogień. Chuj, to jadę ta. Jadę. Ściągnęło mnie trochę. O Boże. Amuluj! To fan. Dobra, tym teraz tu mogę jechać na pełnej. Jadę to za mną. Pole nawet nie skoszone do końca. My żeśmy nie zdążyli. Bo widzę, się spolił. Stoi tu już. To ładne parę dni. Boże, po kartoflach. Panie! Serwis! Serwis! Dobra, nałatał. Ema, gdzie ty się? To ja, jadź już. Chcesz umiechać? No. Jo. Dobra. Dobra, ty chłop podepniesz. Czekaj, ja tu jeszcze zdjęcie zrobię. A ja przodułem. Zrób sobie zdjęcie jak coś. O. Na pamiątkę. Ostatnie. Ostatni widok bizona. Niestety już po spoleniu. Dawa podepnij tam. Kuźle. Gdzie mi ją podpinać? Na tyłu jeszcze. Na tyłu jeszcze. Dobra, ty. Dobra, już. Świeci chyba, nie? Jezu, jeszcze to dwoje ty. A rurę jak... Ej, daj, trzeba rurę złożyć. Czekaj. Stój! Zobaczyłem, czy wyciągnie go. Czekaj. Dup! O, ty! Dup! O, ty dobra, ty idzie. O, dobra, ty wisi. Chłopie, pa, naklejka, naklejka poździerana. Popoliło wszystko. Ej, a ja trzeba jakiś header podnieść. Czy header pinamy? Gdzie odpinamy? Gdzie ja z nim będę tak jechał po drodze?
Czekaj, myślę, to ja odczep. O, dobra. Pod niego będzie trzeba przyczepu przyjechać i go załadować jakoś. Dobra. No, no turem, nie? Dobra, ty czekaj, będę tak coś kręcił, nie? Czekaj, ja tym polnymi, nie? No, ja pierdziel, ja ty nie wiem, czy się ciężko kręci, ty! Łe, 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 łe! Kurde, nie wiem, co kręci. Ale musimy się ruszyć, nie? Więc ogień. Chłopie, ty dychę, ja więcej chyba nie pójdę tym. No nie wiem. Dychę najszybciej. Ja to smaria, ty. Wiesz co, ja to chyba tyle w zimie włożę, tyle co w oborę, nie? Jo. A zostaniemy za niego jakieś małe grosze. Ty, kręć, bo pokaż, to blok będziesz jechał. Kur... Ty, no do 10 więcej nie, chyba nie pójdziemy chyba. Ty, ale... Ale będziemy go musieli polnymi ciągnąć, nie? Głównymi chyba nie będziemy z nim tak jechać, nie? Nie wiem. Będzie trzeba po tego sąsiada zadzwonić, po tego, bo niwę kupił chłopie. Jak ze złomu, niwa. No. Niwa jak ze złomu. Trzeba zadzwonić do niego. Kręć! Kręć! O Boże! I dupa. O skurna. I co teraz? Czekaj. Dobra, kij tam z wózka. O Boże! Ale wózek jeszcze na sprzedanie będzie. Jo, wózek jeszcze sprzedamy za nowe pieniądze. Więc ten wózek dostaniemy więcej niż za tego pisona. No tak. Tak. Dobra, ty, hej, 11 więcej nie pójdzie. Może na asfalcie, wiem. Ale nie, na polnymi będzie. Polnymi, gdzie asfalt? Dobra, ty, ej, ci powiem. Jest dość kawałek, nie? Ej, może cięcie zrobić, bo tak trudno jest. Tam. Może zrób, jak będziemy wyjeżdżać na asfalt. Dobra, bo tak dobra. Trzeba wyjechać. No, dobra, to widzimy się, jak dojedziemy do asfaltu. Zaraz was mamy. Dobra. Już zajeżdżamy do głównej drogi. Jakoś dojechaliśmy. Czekaj, ty! Kurda, nie szedł tam, bo ja to wylecę stąd. Przodem wyleć. Ej, kręcisz już? No głupie, jesteś w krągi pojechał. Czekaj, jak cię szajpnę, to cię wyszajpię. Jak cię szajpnę, to cię wyszajpię. Powinienem cię wyszajpać, dobra. Jakoś, żeby wyjechał stamtąd. No Boże, ty autem tu jadzie. Czekaj, na bok! Będę na bok zjechać. Albo dobra, ty, tylko... Dobra, czekaj, to na bok zjeść tu na tą łąkę. Nie przyjadzie. Co myślisz, co to, nie? Abym głupole, nie? Ty, skręć, bo czemu pojadziesz? A! Patrz, kolejny jadzie. Ten już poczeka. Ten już musi poczekać. Ja na niego... Ja kolejnego przepuszczał nie będę. Pa leweciarz, ty, mogliśmy... Ty, a chętnie, wiesz, czy przywieziemy? Leweciarzem, chłopie. Po leweciarze się zadzwoni. Na lawetę się go wrzuci? Się go wepchnie jakoś na lawetę? Dobra, skręcam. Ho. Ty, chłopie, nie tak mocno. Ty. Ale zaraz będziemy na złomie. Ej, jaki... Usiejcie srebrny głosem przede mną. Jo? No? Ty, to bym mu tam... Ty! A nie, bo elektronika spalona! Ty, to bym mu tam pokaż, żeby nas wymijał! Żeby nas wyminął, mu tam pokaż. Tu polem, żeby przeleciał. Jak mu... Eko mu poka! O, ty, dobra. O, bo jak po... Boże, jak przecinek! O, ty! Chyba skręcamy, no. Ja tu skręcamy. O Boże, wytajkać się nie mogę tu. Chłopie, ile belek tu jest. Panie, fajny plac tu. Na belki, chłopie, fajny plac tu, nie? No. Ty, bo na... Ty, bo na rzewu pojedziesz! O kur... A ty pas znowu jadzie.
Pokaż albo mi, albo ja, albo jadzie za nami, tak. Aż na złom. 60 bym dawno tam był na miejscu. Oczywiście bez bizona. Bizonem byśmy tam szybciej dojechali, kurde. Dobra, zróbcie się, jak już to będzie dojeżdżać. A gdzie my już prawie jesteśmy? No, jeszcze trochę zostało. A ten kawałeczek, to ja będę cięcie znowu robił. Same cięcia w tym filmie. To już tak naprawdę tego mogę nie wstawiać. Kawałek się doje... Ten kawałek dojadziemy. O, już widzę złom. Oj, przepraszam. Bo tu ONZ-kę piłem zanim włączyłem nagrywanie. Ty, bo na drzewko jadziesz. Kurde. Złożę, ale tam nie widzę nic. Ty. Twój kombi mi da, widzę tylko. Musisz, to musisz się mną kierować. Ale nieraz to w ogóle się nie widzę. Kurde, czekajcie, szarpę teraz. Co tam się dzieje? Ty czekaj. Opa, jest mietek. Dobry. Otwieraj. Co ja tu widzę? Co ja tu widzę? Mietek ma kupić pieniądze w oczach. Tak. On już myśli, on już myśli, gdzie tu ten, co tu rozebrać. Opa, jest tego, ty, to coś mi przymieśli jeszcze nie sprzedał. Skręcać się czy nie? Chłopie, czekaj. On chce go rozbierze na części. Witaj, witaj, witaj Mietek. Witaj Mietek. Co się stało? Bizon się spolił. Gówno z niego zostało. Co? On jest tu wszędzie, co to się stało? Jak to jeszcze sprzedał, jak to nie mają tej kosztowej? Panie, no spolił się, no spolił się. Ale za granicę pójdzie. Za granicę się pójdzie. Tu w Polsce już wątpię, to kto ci kupi spolonego bizona. Ale... Co? O, ty! Heder! Heder? Heder jeszcze na polu leży. My tam do lawyciarza będziemy dzwonić, to go ci jutro przywieźmy, albo jeszcze dzisiaj, zobaczymy. Ej, ale widzę, że pan jeszcze Poznaniaka jeszcze nie sprzedał. Jo, I zamówiony jest Poznaniak. O! Tutaj mam pół w ty, to do tego, czekaj, gdzie? Do tego tu, ten tu będzie chciał kupić. Nie, mnie niepotrzebne. Dobry. A trzy? Chłopie, jak ja mu powiedziałem, ja że on... Spawamy i będzie trzy. Ja to spawamy, jo. O, pa tu jakie skiny z tego będą. Dobra, my nie za... Panie Tumcinie, panie Tumcinie, a co to się stanęło? No Bizu się spalił wczoraj. Przyjechałem. O Jezu. A, nie, gówno, czekaj, nie, przedwczoraj. Mietek, uciekaj! Pójdzie ze mną! O, dobra, ty to Bartek, jadź z nim, ja jadę na gospę. Dobra. Uciekaj, chodź, giń! Gwarancja do bramy, się nie znamy. O, to idzie! Chłopie, ej! Ty, czekaj, ty! Ty, coś jest nie tak, coś to za szybko teraz szło. To tymi polnymi to ogień. Znaczy polnymi, jo. To jest chyba polna droga. Niemiecka. O, pajak idą. Ogień. Jak policja powie, to się spieszę, bo biznes się poli. Pajak mijają, ja. Jak poszli. Ogień. Hamulec. Chłopie, hamulce dobre jeszcze. Witam. No, siema. Witam. No siema, sąsiad. No siema. Po bizonie, no. Bizon już na złomie. Dobra, ja kończę ten odcinek. Ze mną byli Bartek i sąsiedzi. Siema. Witamy. No, no i trzymajcie się, na razie. No i cześć.